Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj na Dolny Śląsk do Damiana. Damian w chwili obecnej zjawił się, bo umówił się na spotkanie z 12-latką, z 12-letnią Martusią w celu czynności seksualnych. Damian, powiedz, po co to robisz? Przez głupotę. Przez głupotę. Sam miałem trudne dzieciństwo. Też byłem wykorzystywany seksualnie. I zrobiłem to po prostu. Chciałem zrobić to, co robiono mnie. Dobrze, a powiedz mi, z iloma dziećmi piszesz? W tej chwili? No ogólnie, z iloma dziećmi pisałeś? Z czterema, może pięcioma dziewczynami. Z czterema, może pięcioma. A po co ci ich zdjęcia? Po co chciałeś, żeby wysyłały ci zdjęcia? Tego tylko. Popatrzeć na te młode dziewczynki. Popatrzeć na młode dziewczynki? Może to jest popęd seksualny, może nie. Nie zdajesz sobie z tego sprawy, że to jest chore? Wiem. Wiesz o tym? Wiem. Wiem, że źle zrobiłem. No ale ty chciałeś im płacić pieniądze za to, za te zdjęcia. Bo tak zaczęła się twoja konwersacja z jedną z 12-latek. Hej, chcesz dorobić parę groszy na wakacje? Wiem, jak się zaczęła. Po prostu dziewczyny takie są, że lubią parę groszy dostać na drobne wydatki. No to nie mogłeś pisać do starszych kobiet, nie mogłeś pisać? Musiałeś pisać do dzieci? Mogłem. Wiem, że źle zrobiłem, żałuję teraz tego. A zdajesz sobie sprawę z tego, że krzywdzisz w ten sposób dziecko? Wiem. Tak? Sam byłem tak wykorzystywany. Sam byłeś wykorzystywany. No to tym bardziej wiesz, co czuje takie dziecko, tak? Jak cierpi, co się później dzieje w głowie tego dziecka, że trzeba iść na terapię, trzeba się leczyć. Niejednokrotnie dzieci w różny sposób kończą po takich sytuacjach z takimi delikwentami jak ty. Sam chodziłem do psychiatry i do psychologa w tej sprawie. A powiedz mi, po co się umówiłeś dzisiaj z tą dziewczynką? Porozmawiać i na czynności seksualne też. Też jej to oferowałem. Na jakie czynności seksualne? Na laskę i takie tam pozostałe. Na laskę. Wiesz co, powiem ci, że jesteś wyjątkowo nie masz oporów, żeby jakby o tym tak bez ograniczeń mówić, wiesz? Nawet się nie zająkniesz. Ile masz lat? 23. 23 lata, dorosły chłopak i zamiast się wziąć za dorosłe kobiety, to ty się bierzesz za dzieci. Wiem, że źle zrobiłem i żałuję teraz tego. Ja to ci powiem od siebie, że dla mnie to jest katastrofa. Ja w ogóle nie potrafię pojąć. Powiedz mi, dlaczego ty to robisz? Nie wiem, może przez zwykłą głupotę. Słuchaj, przez głupotę to można do kogoś sobie napisać dorosłego, jakieś głupoty popisać i to jest głupota. Ale pisząc do kilkoro dzieci, to robisz z premedytacją. Nie. To jest robienie z premedytacją tego. Dla mnie to jest drama. Wiem. Chcesz posłuchać, co pisałeś? Nie chcę. Dobra, chciałeś popatrzeć na zdjęcie dzieci, tak? Tak. To powiedz mi, po co wysyłałeś dzieciom swoje zdjęcia nagie z przyrodzeniem? Nie, też chciała popatrzeć. Też chciała popatrzeć? Która chciała popatrzeć? Bo ja wiem, że żadna nie chciała popatrzeć. Chyba, że którejś z realnych dzieci, z którymś pisałeś, ale wątpię. Nie. Nie. No właśnie. To po co to wysyłałeś? Nie wiem czemu. Wysyłałeś filmiki? Chciałem takie same od dzieci, to wysyłałem im to samo, co chciałem, tak? Wysyłałeś filmiki, gdzie się onanizujesz? Wysłałeś dziecku filmik z prawdziwym dzieckiem? Wiem. Wiesz, a skąd miałeś ten filmik? Dziecko samo mi wysłało. Dziecko ci wysłało? Masz to w telefonie do dzisiaj? Mam. Masz? To będzie dowód przeciwko tobie na policji. Rozumiem. Masz kontakt z dziećmi? Teraz już nie. Ale tak blisko gdzieś tam, u znajomych, w rodzinie. Chodzi o normalny kontakt, tak? Tak, o normalny. Mam. Mam nadzieję, że... Piszesz do dziecka, zadzwoń do mnie za pół godziny na kamerkę, na Messengera i ci pokażę, jak to staje i dlaczego. Podniecało cię to? Trochę tak. Wiesz, że to jest naprawdę mega chore. Wiem. Pisałeś z realnymi dziećmi, tak?
I przyznaję się do tego. Przyznajesz się do tego? Wiesz, że gdyby tu byli prawdziwi rodzice, ale realnego dziecka, to wiesz, co by się z tobą stało? Wiem, zlinczowali mnie. To jest katastrofa po prostu. Chciałeś, żeby dziecko ci wysłało filmik, zdjęcie w bieliźnie albo bez, żeby lepiej ci się filmik nagrywało. Jaki filmik chciałeś nagrać, oglądając zdjęcia dziecka bez bielizny? No dobra, ja. No ja nie wiem, bo ja takich filmików nie... Chciałeś się onanizować przy zdjęciu dziecka, tak? Tak. Co wobec tego, co ty mówisz, powiem ci, że jestem bezsilny, wiesz? Twoja bezczelność naprawdę przeraża mnie. Czemu bezczelność? No mówię szczerze, jak jest. Zatrzymaliśmy już wielu takich jak ty, i żaden nie był taki bezpośredni. No miało być szczerze. No miało być szczerze, no ale nie wiedziałem, że jesteś aż taki szczery. No i tutaj proszę, nauka masturbacji, jak się masuje, czemu się masuje. Masuje się tam albo wkłada paluszki, żeby było przyjemniej. No wiem, co pisałem panowie. No widzisz, spróbuj kiedyś. Tak się pisze do dzieci? Wiem, że nie, to trochę nie na miejscu. No. To nie jest trochę nie na miejscu. To jest cholernie nie na miejscu. Wiesz, że takie rzeczy się leczy? Nie. Nie myślałeś kiedyś, żeby iść na leczenie? Myślałem. Chodziłem parę razy do psychiatry. Alkohol nie leczyć. Mówiłem o tym, że mam taki pociąg do dzieci. No i co? I psychiatra co ci powiedział? Alkoholizm mi pomógł. Tak. No ale co ci powiedział, jak powiedziałeś, że masz pociąg do dzieci? Że to trzeba leczyć, to trzeba iść na terapię w oddziale zamkniętym. No i dlaczego nie poszedłeś? Boję się mieć zamknięte. Słucham? Boję się mieć zamknięte. Boisz się być zamknięty? No to teraz będziesz prawdopodobnie zamknięty. I będziesz miał szansę się leczyć. Miałeś szansę dzisiaj spędzić normalnie wieczór w domu. W momencie, kiedy dziecko ci napisało, że ma 12 lat. Nie skorzystałeś z tego. Jak tu jechałeś, nie miałeś chwili zawahania? Miałem. Dlaczego nie wróciłeś? Nie wiem. Znaczy to i tak by wiele nie zmieniło, bo przyjechalibyśmy po ciebie i tak. Nie. Miałem chwilę zawahania, no ale... Ale jednak przyjechałeś. Jednak przyjechałem. Jestem jak każdy zwykły facet. No nie, bo zwykły facet oglądasz jak zadrocony to pytanie. Próbowałeś, proponowałeś dziecku handel wymienny. Zróbmy foto za foto i dam ci do tego dwa filmy. Wiem. Wiem o tym. Powiedz mi, co dalej? Jak ty to wszystko widzisz dalej? Siebie? Idę siebie na leczeniu. Nawet przymusowym. Bo chcę wyjść z tego. Nie no, jeżeli wyrazisz chęć... Zostaw telefon. Zostaw telefon, później sobie podzwonisz, oddzwonisz. Widzisz, teraz nie będziesz musiał przymusowo. Będziesz mógł się zgodzić i cię będą leczyć. Dobrze, rozumiem. Mówisz, że chciałeś tylko zdjęcia i... Mówisz, że chciałeś tylko zdjęcia, a piszesz dziecku, że siedzisz w wannie i chodź do mnie. Wiesz co, nie będę ci przytaczał więcej tego wszystkiego, bo to jest naprawdę chore i chyba nie chcę narażać wszystkich, którzy nas oglądają dzisiaj i słuchają, na to. W tym momencie zakończymy naszą transmisję. Zadzwonimy po policję, która wykona na tutaj czynności z tobą. My cię zatrzymujemy na podstawie artykułu 243. Jest to obywatelskie ujęcie. Kodeks postępowania karnego. Zrozumiałeś? Rozumiem. Nie będę się przeciwstawiał. Dobra.
Dobra, słuchajcie, my w tym momencie kończymy relację, zawiadamiamy policję. Dziękujemy wszystkim za obecność. Dziękujemy Kasi Wabikowi za wspaniałą robotę. Pozdrawiamy, do zobaczenia w przyszłości. Cześć.